Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród. Jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Kolejny fragment Ewangelii Łukaszowej odsłania nam wydarzenia przyszłe. I tak jak powiedzieliśmy sobie to już wcześniej, dziś należy powtórzyć. Wiele z tych zapowiadanych wydarzeń już miało miejsce. Wspomniane przed chwilą oblężenie Jerozolimy przez 12 Legion Rzymskiego Wojska miało miejsce od maja do września 70 roku po Chrystusie, a zatem dokładnie 40 lat po tym, jak te słowa wypowiedział Jezus. Przestroga Jezusa ocaliła wiele ludzkich istnień. Chrześcijanie na wieść o zbliżających się wojskach, posłuszni dobrej nowinie, którą przed momentem usłyszeliśmy, udali się za Jordan. Miasto, które dzięki swoim murom obronnym miało być bezpiecznym schronieniem, stało się śmiertelną pułapką. Nie zawsze to, w czym pokładamy ufność, jest dobrym azylem. Czasami to, co jest naszym najmocniejszym punktem, okazuje się przyczyną naszej zguby. To nie Bóg pragnie zemsty na mieszkańcach Jerozolimy, ale Rzymianie. To nie Bóg sprowadza nieszczęście, ale ludzie. On jednak pragnie naszego ocalenia. Podejmuje wysiłek, aby nas zbawić. Źródłem naszego ocalenia jest Jego Słowo, dobra nowina, która nadaje kierunek życiu każdego, kto ją przyjmuje i w nią uwierzy. Czy ja już ją przyjąłem? Czy nauczyłem się już kroczyć drogami Pana?